No teraz zobaczmy, jak właśnie, w jaki sposób możemy z tymi materiałami zapisanymi, w jaki sposób możemy postępować. E, możliwe, że jeżeli będzie taka potrzeba, o którą prosimy, zasygnalizowanie czy to w kontakcie z nami, czy w e, dodawaniu komentarzy, czy pisanie do nas e maili, dzwonienie również będzie w porządku. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby pokazać, jak zaimportować czyli jak wyciągnąć to, co nagraliśmy na naszym telefonem, czy aparatem i przegrać na komputer, to wtedy również dodamy taką, taki filmik pokazujący. W tym momencie zakładam, że nasze materiały, na których pracujemy, są już zgrane na komputerze. Zobaczcie, ja przygotowałem sobie wcześniej, tak jak już tutaj pokazałem, plik, folder, który się nazywa warsztaty montażowe. Jestem teraz na pulpicie, klikam dwa razy, wchodzę w ten, w ten folder i tutaj przygotowałem już materiały, na których będziemy mogli pracować. Nazwałem je wideo, sześć chyba, tak, sześć yy, krótkich yy, klipów i z nich spróbujemy coś sobie zmontować. Wcześniej oczywiście należy je wszystko przejrzeć, zastanowić się, mieć jakiś pomysł, co chcemy z tymi materiałami zrobić. W związku z czym to możecie przeglądać poza programem montażowym. Wystarczy, że klikniecie sobie w ten Wasz folder, gdzie są zapisane Wasze materiały wideo i będziecie je przeglądać. Yy, przeglądać w jakiś sposób, kiedy najeżdżam sobie na ten klip, klikam dwa razy i on mi się uruchamia automatycznie w programie, który jest wybrany do odtwarzania. Mamy zainstalowany VLC Player i w tym programie zaraz za moment ten klip się nam otworzy. Tak. I jak teraz widzicie, ja zatrzymałem jest o, może takim jest jeszcze z przeplotem nie W tym momencie jest ten klip. I ja mogę go sobie przejrzeć, obejrzeć, żeby się zastanowić trzy razy, może co chcę z niego wykorzystać. Będzie to również w słowniczku, ale czasem zobaczycie, że ja zatrzymuję spacją. Też uruchamiam, czy też zatrzymuję spacją, czy takim długim przyciskiem na klawiaturze. Jest mi to po prostu odruchowo wygodniej. Tak? Mogę kliknąć na przycisk. Teraz pokazuję tutaj, że mogę kliknąć na przycisk play, odtwarzaj. I później w tym momencie również mogę raz jeszcze na niego kliknąć. Pauza zatrzymam. Ale mogę to również zrobić przyciskiem spacji na klawiaturze. No dobrze, to jest materiał. Powiedzmy, że sobie przejrzałem już wszystkie te materiały, wiem co chcę zrobić. Mam je przygotowane na komputerze i w tym momencie chcę je wykorzystać i zaimportować. Czyli jak gdyby zrobić to ksero z tego naszego komputera, przekleić do programu montażowego. Jak to zrobić? Najprostszą rzeczą jest po prostu przesunąć, tak, przytrzymać i przesunąć. Co to znaczy? Otwieram sobie folder, w którym mam nagrane, tutaj już mogę jeden zamknąć, w którym mam nagrane materiały, tak? Zobaczcie, że kliknąłem sobie w tą ikonkę folder tutaj na dole pulpitu, tak, taki jak gdyby żółte coś z niebieskim jeszcze mniejszym czymś. I w tym momencie jestem w stanie zaimportować i przerzucić te wszystkie klipy. Mogę to zrobić pojedynczo, zobaczcie, na przykład zacznę od tego pierwszego, zaznaczam go, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy i przesuwam tutaj do... O, przepraszam, jeszcze jedna rzecz zrobiłem źle. Muszę sobie zaznaczyć tutaj lista odtwarzania. O. Tak, bo ja nacis... nacisnąłem, pokazując Wam wcześniej, nacisnąłem filtry. Na razie one są nieistotne. Ale to, co ja muszę sobie przygotować, tak jak zresztą jest automatycznie, to jest automatycznie ustawione, kiedy będziecie... Otwierać pierwszy raz ten program Shotcut, będzie tutaj w tym lewym górnym rogu, będzie lista odtwarzania. Lista odtwarzania w razie czego, jeżeli będzie tak jak u mnie, ona znajduje się tutaj. Klikam listę odtwarzania i w tym momencie mam taki czarny okienko z jakimiś tam słowami po angielsku, nieistotne. W tym momencie jestem przygotowany do tego, żeby przeciągnąć. Otwieram sobie znowu folder, w którym mam nasze materiały. Przytrzymuję lewym przyciskiem i przeciągam go do listy odtwarzania. Zobaczcie, jest, nawet pojawia mi się kopiuj. Puszczam. I automatycznie dodaje mi się pierwszy klip, jak zresztą widzicie. On też się uruchamia od razu w e, tym podglądzie programu. Jest dodany. Mamy już tutaj pierwszy klip zaimportowany. Mogę tak samo zrobić, jak usunąć. Jeżeli ja już go nie chcę, zobaczcie, no, najeżdżam, klikam na niego, on się podświetla na niebiesko. E, dwie spo, dwa sposoby. Mogę nacisnąć prawym przyciskiem myszy i mogę nacisnąć wtedy usun. tak? Mogę usunąć e, Jest jeszcze jeden sposób, mianowicie, jeżeli ja sobie go znowu tak na szybko zaimportuję tutaj. Mogę również go zaznaczyć i przyciskiem delete, czyli delete na klawiaturze, mogę go usunąć. To też zależy, jak tam będzie Wam wygodniej. Ja będę robił czasem, czasem będę się starał powstrzymać od tych rzeczy skrótowych, po to, żeby pokazać jakąś taką domyślną, przypuszczam, sposób posługiwania się. Tym programem, ale w razie czego zapraszam do właśnie takiego do naszego mini słowniczka, w którym pokażemy też w jaki sposób te rzeczy skrótowe się dzieją. No dobrze, no to teraz powiedzmy, że chcę zaimportować, czyli chcę wrzucić wszystkie od razu filmiki. Słuchajcie, zaznaczam. W jaki sposób zaznaczam? Mianowicie gdzieś poza klipami naciskam lewy przycisk myszy i przesuwam po to, żeby były wszystkie moje klipy zaznaczone. Mam je zaznaczone, widzicie, że one są wszystkie podświetlone na niebiesko. I teraz znowu klikając na jeden dowolny, przytrzymuję lewy przycisk myszy i przesuwam wszystkie tutaj do mojego programu montażowego. Tak? Tutaj do tej listy odtwarzania przesuwam. Pojawia mi się, widzicie, u góry jest, ikonka 6, jest cyferka 6 plus kopiuj, to znaczy, że wszystkich 6 od razu przekopiuję do listy odtwarzania. Może to chwilkę zająć. W związku z czym teraz dajemy moment, żeby komputer mógł sobie to wszystko przerzucić, zaimportować i jest. Ten folder z, program z klipami na razie będzie mi niepotrzebny, w związku z czym go minimalizuję, ściągam do skrótu. Mam wszystkie tutaj już zaprzerzucone materiały i mogę przystąpić do montażu. To, co jeszcze jest, mogę z nim też zrobić, z tymi klipami, zanim zacznę montować, mogę je też po prostu tutaj przejrzeć, tak, zobaczcie, że od razu mi się pojawiło w ekraniku pracy na środku i mogę nacisnąć przycisk play, tak, mogę to również, tutaj widzicie, że jest skrót L, ale również jeżeli nacisnę spację, to tak samo będzie mi się ten klip odtwarzał, mogę je sobie jeszcze wszystkie też przejrzeć, ok, ten już przejrzałem, teraz chcę przejrzeć ten, klikam go dwa razy, od razu mi się myślę o uruchamia. Mogę też przejrzeć w tym momencie, w jaki sposób ten, ten filmik będzie wyglądał. No dobrze, no to w takim razie spróbujmy teraz już przerzucić do naszej osi czasu, czyli na ten nasz stół montażowy, no i spróbujmy pociąć i coś z tym filmem zrobić. Wybrałem sobie, że dla mnie ten, który jest oznaczony jako 00360. Ci z Was, którzy mają ten, ten nasz przewodnik montażowy na pendrive'ach, możecie również tam znaleźć folder z naszymi materiałami, na których możecie też robić te same kroki i je znajdziecie. Jeżeli ktoś będzie tego potrzebował, możemy również przesłać, ale to już w kwestii bardziej indywidualnego kontaktu. Oczywiście to jest coś, na czym ja pokazuję, ale Wy sobie już wybierzecie, na jakich materiałach będziecie pracować. No dobrze, więc wybieram ten pierwszy klip 00360. Zobaczcie, mam już go zaimportowany tutaj w liście odtwarzania, podświetlony na niebiesko i znowu najeżdżam na niego, na przykład na ikonę, tak, ikona to jest tutaj ta w tym momencie jakaś jedna klatka, przypuszczalnie pierwsza klatka. Naciskam przycisk, lewy przycisk myszy, przytrzymuję i przesuwam, zobaczcie, przesuwam na dół do tej osi czasu. Najeżdżam na oś czasu, puszczam, i w tym momencie dodaje mi się cały program, cały klip dodaje mi się do, na moją oś czasu. To jest oś czasu. Pierwszy pasek w osi czasu. Zobaczcie, a on jest całkiem długi. Mogę na dole suwaczkiem, tu jest suwaczek, mogę przesunąć, żeby zobaczyć, gdzie jest początek i gdzie jest koniec. Mogę odczytać, jak długo on trwa. Zobaczcie, mniej więcej, tutaj jest ostatnia podziałka, jest na 45 sekundzie. Kiedy przesunę na koniec, to pokazuje mi, że trwa ponad 52 sekundy. No dobrze, to jest mój plik, z którego chcę coś wyciąć, tak? Powiedzmy, że to będzie mój pierwszy plik, z którego chcę coś wyciąć. I ja sobie pomyślałem, że wezmę z tego Taxi Driver, tutaj tego naszego bohatera, kolesia, diuda, możemy go nazwać jakkolwiek, dla miłośników filmu Braci Cohen, w tym wypadku możemy sobie wyciąć jego wypowiedź i ona, na, na niej zbudujemy cały, cały film. Słuchajcie, chciałbym zacząć od tego, w którym ten koleś, ja bohater Dude, mówi, co myślę o ruchu drogowym w Polsce. E, oczywiście wcześniej przejrzałem sobie te materiały kilkukrotnie, w związku z czym wiemy, że taka wypowiedź tam pada, ale teraz muszę ją znaleźć w tym moim zaimportowanym pliku na osi czasu. Co mogę zrobić? Mogę najechać na sam początek i klikam na samym początku. Zobaczcie teraz, w tym momencie pojawiła się taka bardzo ważna rzecz: to pojawił mi się kursor. Kursor, którym ja mogę przesuwać u góry w tym miejscu, pod jeszcze, żeby dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Tak, ja po prostu kliknąłem w tym miejscu i ten kursor mi się pojawił. I ja mogę na niego najechać na tą strzałeczkę tutaj. Przytrzymując lewy przycisk myszy, mogę tym kursorem przebiegać po materiale. Czasem komputer będzie się zacinał, będą takie dźwięki, jakoś po prostu to jest szybkie przesuwanie, w związku z czym nie przejmujcie się, wszystko gra, to też zależy od sprawności naszego komputera, ale to jest mniej więcej przesuwanie kursorem po tym materiale, w którym momencie chcę zacząć jego edycję, czyli przycinanie, wycinanie i inne prace. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie. To, co jest zaraz na naszą osią czasu, to są takie przyciski lubka i minus lubka i plus. Kiedy na nie najadę, to niestety znowu wyskakuje mi, nie wiem dlaczego, ale jest w wersji angielskiej Zoom Timeline Out. Zoom, timeline, out i taki minusik, to znaczy, że w tym momencie to jest. Znaczy zaraz powiem, co to znaczy. Z drugiej strony jest Zoom Timeline In. Z plusikiem, i teraz e, mogę w to klikać albo mogę wykorzystać plus i minus na klawiaturze, ale na razie po prostu będę klikał, żeby wszystko było w miarę jasne. Kiedy kliknę w ten minus, zobaczcie, klikam raz, dwa, trzy, co się dzieje? Jak gdyby e, minimalizuje podgląd, tak? Ten klip, który zaimportowaliśmy, staje się jak gdyby krótszy, ale uwaga, on absolutnie nie staje się krótszy. To nie znaczy, że ja coś wycinam. Nie. To znaczy, że ja jak gdyby patrzę coraz bardziej z oddali, kiedy popatrzę na moją rękę bardzo blisko, tak, w tym momencie to nam się wyda przysłoni mi cały widok, ale kiedy odsunę rękę, ona staje, staje się coraz mniejsza i staje się jak gdyby elementem tła, tak, w tym momencie ona się staje jakimś elementem tła. I to jest dokładnie to samo w tym momencie z tymi przyciskami zoom in i zoom out to jest yy, dokładnie takie same działanie. Jeżeli ja mam bardzo długi klip, który chcę zobaczyć jako taką jedną oddaloną część, to w tym momencie sobie minusuję na tej mojej lubce. Co to daje? To znaję, że widzę mniej więcej cały klip w jakiejś zwartej części, ale słuchajcie, gubię szczegółowość, tak? Jak chciałbym odczytywać tekst trzymając tak daleko rękę, to w tym momencie, jeśli to będzie małą czcionką, nie przeczytam nic, będę musiał przysunąć dokładnie. Jeżeli ja chciałbym wyciąć serduszko, które mam małą czcionką na tej mojej kartce narysowane, to muszę przypuszczalnie przysunąć bardzo blisko, żeby to serduszko w miarę dokładnie wyciąć, tak? Tak samo jest dokładnie z programem. Jeżeli ja chcę znaleźć ten moment, w którym padają słowa, co myślę o ruchu drogowym w Polsce, to muszę mieć to bardzo szczegółowe. W związku z czym na mojej lupce muszę jak najbardziej przesunąć to do przodu, do przodu, do przodu. Klikam na lupce e, e, maksymalny w miarę plus. Jak widzicie, teraz pojawia mi się suwaczek na dole. No, wszystko jest dość trudne do ogarnięcia. Trzeba przesuwać w prawo, w lewo, żeby zobaczyć cały klip. Nie szkodzi. Tak to jest, ale będziemy mieli zresztą mniej więcej dokładną szczegółowość. No dobrze, Stawiam kursor z przodu i chcę poszukać, gdzie padają te słowa, co sądzę o ruchu drogowym w Polsce. Naciskam spację i podsłuchuję, żeby znaleźć moment, od którego chcę rozpocząć. Spacja i słuchamy. Co myślę o. Padło. No właśnie, no i przeciął co myślę o już w tym momencie mi to przyleciało, w związku z czym muszę cofnąć, w jaki sposób mogę cofnąć. Słuchajcie, tak samo najeżdżam na ten kursor, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy i przesuwam trochę w lewo. To jest jedna opcja, ale jeżeli chcę znaleźć bardzo dokładnie i przesuwać po jednej klatce, tak, czyli po jednej klatce, mogę wykorzystać klawisze na klawiaturze. Strzałka w lewo, strzałka w prawo. Lewo oczywiście cofam o jedną klatkę, w prawo przesuwam o jedną klatkę. Widzicie, i w tym momencie przesuwam sobie o jedną klateczkę. No dobrze, kilka razy muszę przesłuchać, żeby znaleźć ten moment, w którym chcę rozciąć, czyli chcę, żeby się zaczynało od tych moich słów. I znajduję ten moment co myślę o... Dobra, ja już znalazłem go mniej więcej i wiem, że to jest tutaj. Zobaczcie, tutaj jest taki, to się nazywa to się nazywa fala. I ta fala jest zapisem dźwięku. Tak, Widzicie tutaj, u góry, jak gdyby w tym moim klipie tak? dodanym, jest u góry, jest w miarę dość płasko. To jest powiedzmy, że to będzie ta część odpowiedzialna za wideo, która jest wygrana w naszym klipie. U dołu jest fala, która mówi o dźwięku. I tutaj, właśnie teraz, znalazłem ten moment, bo kiedy padają moje słowa, co myślę. Zobaczcie, co myślę o ruchu drogowym. Tak, jest dokładnie w tej fali, w tym momencie. Tutaj, troszeczkę na ekranie może jest mniej widoczny, ale zobaczcie, kiedy naciskam plus. Mogę sobie powiększyć, przybliżyć sobie ten obraz, więc staje się w tym momencie troszeczkę większy. Jestem w stanie znaleźć ten moment. Jeszcze mogę dodatkowo sobie tutaj przesunąć suwakiem, kursorem, i jestem. Dobrze, mam, znalazłem ten moment. Chcę, żeby cały film zaczynał się od tych słów. To, co jest wcześniej, jest niepotrzebne, ale przede wszystkim muszę to rozciąć. Do rozcinania, słuchajcie, służy tutaj ten przycisk, w tym miejscu. Zresztą, kiedy najedziemy, to widzimy, że to jest podziel w miejscu suwaka. No więc naciskam. I to jest nic innego, jak rozcinam po prostu, jakbym rozciął kartkę. Albo kiedyś w, na stole monarze jakbym rozciął taśmę filmową. E, e, mimo, iż jak teraz sobie odtworzę, zobaczcie, całość, kiedy sobie odtworzę całość, myślę o ruchu. No, tutaj jestem w dość dużej szczegółowości, ale jeśli bym odszedł trochę dalej o. Nie widzimy żadnej różnicy. Dlaczego? Bo te kawałki ciągle leżą ze sobą złączone, one ciągle są obok siebie, tylko po prostu są w tym momencie rozcięte, tak? Więc kiedy ja przelatuję i przeglądam, wszystko brzmi tak samo, jak brzmiało, tylko muszę teraz w tym momencie ten wycięty, który nie chcę, wyrzucić. No więc e, często spotykam się z tym, że na początku są trudności, które mam wyrzucić, tak? Czy które, aha, dobrze rozciąłem, ale teraz czy, co wyrzucę? No więc od razu też może nam się wydawać, że to jest to z prawej strony i wyrzucam to, co z prawej strony. Eee, taka dygresja, ale ona może się przydać. Wyrzucam. Jak, w jaki sposób wyrzucić? Zaznaczam, eee, podświetlam tę ten, ten część filmu, którą chcę wyrzucić. Naciskam prawym przyciskiem myszy i wybieram usun, tak? I to mogę w tym momencie usunąć. No dobra, zobaczmy, co usunąłem. Czy to jest to, co bym chciałem, żeby usunąć? Nie. Okazuje się, że zrobiłem błąd. Usunąłem to, co akurat miało zostać, tak? Miałem usunąć to, co było z lewej strony, czyli to, co było na początku nagrania, no i usunąłem e, tamtą e, właściwą część filmu. Nie jest to żadna tragedia, można przywrócić i w słowniczku też znajdziecie, z, w jaki sposób cofnąć. Ctrl-Z to jest ten przycisk, który pozwala nam, też to pokażę w części słowniczkowej, który pozwala cofnąć poprzedni ruch i przywrócić to, jak powinny wyglądać na nasze ustawienia, czyli jak gdyby cofam jeden ruch. No dobrze, więc wiem, że to jest z lewej strony to, co chcę usunąć, zaznaczam, pod, Podkreślam się na czerwono. W czerwonej ramce jest ta część materiału, którą nie chcę, żeby była. Prawy przycisk myszy, usuń nie ma. Poszło, zobaczmy, sprawdźmy jak dokładnie wiedziałem, na ile teraz ten film będzie zaczynał się od tego momentu, w którym chciałem, żeby się zaczynał. Co myślę o ruchu drogowym w Polsce? Idealnie. Dokładnie jest tak, jak chciałem, żeby było. No dobrze, to mamy z jednej strony wycięte, no ale teraz zobaczmy, co jest z drugiej strony. I z drugiej strony chciałbym, żeby ta wypowiedź się zakończyła, mniej więcej, ja też nie wiem, muszę ją przesłuchać, ale... Jednoślady, motory i skutery przyjeżdżają bokiem. Nie nawykli do, do poruszania się takimi pojazdami, a obecnie, przynajmniej w Warszawie, nikt... A przynajmniej większość nie jest z tym zdziwiona, a widzę, że coraz więcej kierowców zjeżdża na bok, specjalnie robiąc miejsce, żeby tymi małymi pojazdami można było przyjechać. Tymi małymi pojazdami można było przyjechać. Okej, okay, to jest wypowiedź całkiem długa, jak na warunki filmowe, bo ma 36 sekund. Nieważne, możemy to już nad nią pracować, wycinać. Tak jest, powiedzmy, że w tym momencie chodzi nie o to, żebyśmy tutaj na razie merytorykę samego montażu zostawiamy, chodzi o technicznie, jak sobie z tym poradzić żeby tymi małymi, samochodami, tymi małymi pojazdami można było przejechać. No więc znowu muszę kilka razy przesłuchać, żeby znaleźć ten fragment dokładnie, w którym padają słowa. Zauważcie, kiedy będziecie mieli ten materiał albo kiedy będziecie patrzyli, przesłuchiwali, to jakby tam jest przecinek, nie kropka. To zawsze jest utrudnienie w cięciu. Nie jest to do końca też naturalne, bo intonacja głosu jeszcze jest zawieszona. No ale powiedzmy, że już dalej bardzo tego nie chcę i koniecznie chcę w tym momencie wyciąć. Szukam tego miejsca. Tymi pojazdami można było przejechać. I znowu teraz strzałkami w lewo i w prawo jestem w stanie znaleźć ten moment, który jest końcowy. Czy wydaje mi się, że w ogóle. O, i wydaje mi się, że w ogóle, więc to jest to coś, co już w ogóle nie chcę. A propos w ogóle. Wydaje mi się, że. Dobra. I tutaj musimy teraz dokładnie znaleźć, na przykład strzałką. Tu się zaczyna. Tu jest w tej fali, zobaczcie, w tej dolnej fali, w dolnej części, przesunę teraz i pokażę. Tu jest ten moment, w którym, o, zobaczcie, to jest tutaj, tutaj to dokładnie widać. Jest ten moment, w którym kończy się wypowiedź, i po przecinku wejdzie coś następnego. Więc tutaj chcę rozciąć, dokładnie w tym miejscu, w którym zaintonuje koniec wypowiedzi. Dobrze, postawiłem kursor, oczywiście powiedzmy, że tutaj ja to robię z jakąś taką rzecz. skąd wiem, to trochę też wynika z doświadczenia, ale zapraszam, spróbujcie, przesłuchajcie sobie, posprawdzajcie, to rzeczywiście czasem wymaga więcej czasu, żeby znaleźć ten odpowiedni moment. Stawiam kursor, no i powtarzam, znowu jeżdżę na ten przycisk, który, jak widzicie, to jest podział w miejscu suwaka, rozcinam, tak? No, i teraz co, wy, co wywalić? Co wywalić? Co jest to, co jest właściwe, a co powinno być usunięte? No, a no, mianowicie z lewej strony jest to, co zostaje, tak? bo to jest cała ta wypowiedź, którą chcę, żeby była w filmie. żeby tymi małymi pojazdami można było przejechać. Tymi małymi pojazdami można było przejechać. Czyli po prawej stronie mam wszystko to, co jest niepotrzebne. tak? E, pokażę teraz e, inny sposób. Mianowicie mogę również, tak jak wcześniej pokazywałem, prawą przyciskiem myszy. I przycisk usuń, ale mogę również na przykład backspace'em, tak, czyli backspace na klawiaturze. Ten przycisk, który my na przykład w edytorze tekstów, kiedy coś piszemy, chcemy wykasować. Tak samo on może służyć do tego, żeby usunąć ten materiał, który akurat nie chce. No i dobrze, mamy wyciętą, to zrobiliśmy. To jest podstawowa rzecz, podstawowe cięcie. Wycięliśmy to, co chcemy. Jest wypowiedź teraz, którą tutaj, która w, dla nas jest istotna i chcemy, żeby ona, żeby ona była w filmie. Oczywiście przesłuchujemy. Jakoś sobie tam sprawdzamy i jeżeli jesteśmy zadowoleni z cięcia, to przechodzimy do następnego etapu. E, pokażę tylko jeszcze, jak dodać i jak połączyć te ze sobą dwa e, klipy. E, no i jak gdyby cały montaż polega na tym, że najpierw montujemy scenę, ze, ze sceny montujemy, najpierw montujemy ujęcie, potem z, z ujęcia montujemy sceny, ze sceny budujemy film, czyli wszystkie te części jak gdyby ze sobą kompozycyjnie składamy, ale technicznie to polega mniej więcej na tym, tak, że musimy dobrać materiał, musimy też zobaczyć, w jaki sposób on się ze sobą łączy. E, oczywiście, są różne też teoretyczne dotyczące na przykład z jakich planów nie przechodzimy. To na razie zostawmy na, e, z boku. E, w każdym razie no, technicznie sprowadza się do tego, że takie cięcia i połączenie materiałów musimy zrobić. Po tej wypowiedzi, ja już w moim pomyśle, teraz zacznie się ten moment, kiedy będzie trochę muzyki i kiedy nie będzie żadnych już gadających głów. W związku z czym potrzebuję mieć jakieś ujęcie, które będzie pokazywało po prostu sam przejazd, jakąś jazdę. No więc, zobaczcie, mam takie ujęcia tutaj. One są bardzo różne. Może być na przykład takie, które pokazuje las. Ok. Tak, jest, jest las. Może być takie ujęcie, które pokazuje kierowcę. O, jest kierowca, jedzie, nic nie mówi. No dobra, to teraz tylko szybko pokażę, czy może być to ujęcie z kierowcą i dlaczego nie może być. Przeciągam, czyli prawy przycisk, lewy przycisk myszy. Przeciągam na oś czasu, puszczam. Daję chwilkę teraz tutaj, żeby komputer mógł to sobie przetrawić. Jest. Dobra. Zobaczcie, że tutaj w tym momencie, między końcówką tego wcześniejszego klipu, klipu, który wycięliśmy, już przygotowaliśmy, a początkiem następnego jest trochę tak zwanej czerni. Po prostu jest, gdyby one leżą w odległości od siebie, tak? jakieś takie odległości od siebie. Zobaczmy, jak to wygląda na filmie. Przejechać, cięcie, nic. Nic. No dobra, czyli tej czerni nie chcemy. W jaki sposób zrobić? Ano mianowicie, teraz, kiedy najeżdżam na ten klip dodany dalej, muszę przesunąć, tak, żeby on się połączył z tym wcześniejszym. I tutaj jest, na, w tym pasku, tutaj dokładnie w tym miejscu, zobaczcie, jest taka jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie przyciąganie, taki magnesik. Co on mi po pozwala? Pozwala mi tak na to, że kiedy zacznę przesuwać ten klip w lewą stronę, żeby połączyć, to będzie taki moment, w którym, o, widzicie, dociągnie się bezpośrednio do końca, tak. Oczywiście, ja dalej mogę go też przesunąć, po to, żeby zrobić na przykład jakieś przejście między jednym i drugim, ale on pozwala mi dociągnąć naturalnie, jak gdyby nie muszę się siłować, żeby równiutko znaleźć ten moment, tylko w tym momencie połączę dwa klipy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Z tymi małymi pojazdami można było przyjać. Jest wypowiedź, i nagle jest ten sam koleś tylko teraz go widzimy z troszeczkę innej perspektywy, przy czym ruch kamery, jak gdyby ta, ten plan filmowy jest no nie tak bardzo odległy od tego, co oglądaliśmy wcześniej. Mamy troszeczkę takiego wrażenia, że w zasadzie ta kamera została trochę przesunięta i nagle go widzimy, jedzie, tutaj jeszcze coś mówił, a tutaj już jest zamyślony. To nam się po prostu nie skleja, tak? Więc w tym momencie widzimy, że ewidentnie nie to ujęcie chcemy wrzucić. Musimy usunąć nowu backspace'em na przykład, tak? Już żeby zrobić szybciej. Szukamy coś, co będzie po prostu jakimś przejazdem bez człowieka. Mianowicie możemy wykorzystać na przykład to ujęcie. Zobaczmy je. OK, jest droga, jest w porządku, może być. Możemy wykorzystać te drzewa. O, one powiedzmy będą trochę mniej korzystne, ale możemy je też wykorzystać, ale możemy wykorzystać też takie ujęcie. Tak, czyli ósmy pasażer, pasażer nostromo. E, w bagażniku ktoś podróżuje, widzimy ruch, tak, przyjeżdżamy, jest coś, może weźmy tego psa. Może zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to zmontować z psem. No dobra, no więc przeciągamy to ujęcie. Dodaję do e, osi czasu. Przesuwam, tak żeby połączyć, i zobaczmy teraz ten moment. Muszę znaleźć odpowiedni moment, w którym chcę zacząć ten klip. Przybliżenie na psa. Jest trochę ruchu kamery. O, i tutaj się już w zasadzie w tym momencie kończy zaczyna się jakaś. Jakiś, jakiś tekst mówiony. Wiecie, idealnie w, czasem to, co jest problemem też w montowaniu w, w sytuacji, kiedy jedziemy samochodem, to jest kwestia tego, że co widzimy za oknem. Tak? Tutaj w tym momencie widzimy powiedzmy nie tak jeszcze najwięcej. Gdzieś tam jakiś budynek pewnej firmy, pewnej sieci handlowej. No, więc tutaj na dobrą sprawę powinniśmy dalej widzieć ten budynek. Tak? Zobaczcie w tej części ekranu. No niestety nie widzimy to Widzimy, że jest co innego. Zaczną się jakieś zabudowania. Tam jest jakiś budynek. Od biedy byśmy zagrali, że on może być tym budynkiem. Tylko tutaj kamera się dość mocno trzęsie i pies jest specjalnie niewidoczny. Ale powiedzmy, że zacznijmy go na chwilę. Nie potrzebujemy go mieć bardzo długo w ujęciu. Dobrze. To jest ten moment, w którym ja chcę, żeby tutaj się to zatrzymało. W sensie, że to jest ten moment, w którym chcę uciąć i wziąć ten fragment z psem. Rozcinam. Tak? I teraz jest pytanie: Co ja chcę wyrzucić? Tak? Gdzie ta sklejka nam się układa? Czy to jest to, co wcześniej, czy to, co chcę zostawić, to, co jest później? A ono, mianowicie tutaj stwierdziliśmy, że są jakieś zabudowania, jest jeszcze jakaś rzecz, która pies patrzy, kamera się trzęsie, jest w ogóle nieostrości, jest nie, nie to ujęcie, nie chcę wziąć tego ujęcia, nie to. No więc to usuwam tak? i teraz muszę znowu przysunąć, tak? przytrzymuję przyciskiem. E, prawym przyciskiem myszy albo po prostu na taczpadzie i przesuwam do tego momentu, w którym jest wypowiedź. Ok, zobaczmy. No, jakoś to się skleja, powiedzmy. Tutaj długo tego zostawić nie możemy, więc będzie parę sekund. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, że po 30-sekundowej wypowiedzi mamy dosłownie parę sekund e, czegoś innego. No, ale ten materiał, powiedzmy, e, jest, jaki jest i na tyle nam pozwala. E, w związku z czym, no. Tak to zostawimy, tak? już nie pomijam kwestie związane z tym, z tym materiałem, jego odpowiednością. Eee, rozdzielam, tak? Zobaczcie, znowu nacisnąłem ten przycisk, tutaj przedzieliłem, i znowu mam jak gdyby dwa klipy, tak? One ze sobą ciągle pozostają w połączeniu, ale są rozcięte, więc mogę usunąć. Który tym razem? Ano ten z prawej strony, bo tutaj już są jakieś ścinki, których nie chcę mieć i które już są niepotrzebne. Zaznaczam ten klip backspace'em albo prawy przycisk myszy z rozwijanej listy wybieram usuń i w tym momencie mam to co chcę mieć dodane. Ja muszę sobie zbudować tam narrację jeszcze żeby dociągnąć do punktu kulminacyjnego, ale generalnie wszystko polega na tym samym, że dodaję, zobaczcie teraz powiedzmy, że sobie wrzucę trochę drzew, żeby było trochę drzew. Dodaję. Komputer myśli, przeciągam. Tutaj zobaczmy sobie daję podgląd na tą sklejkę. Dobra, jest tam jakiś przejazd, parę, parę, e, parę sekund drzewa. E, rościna, Nie za długo, bo tam ten wcześniejszy klip był nie, też krótki. Dodałem. E, tutaj spojrzałem sobie wcześniej, że teraz możemy dać też kierowcę. Dobra, dodajmy kierowcę. Dodaję. Przesuwam. Patrzę najpierw, który fragment, który fragment będzie tutaj przydatny. Tutaj jedzie, myśli, 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 myśli. Tu gdzieś się uśmiechnie to jakieś ciężkie westchnięcie, ale jedzie, tu się uśmiecha. A no powiedzmy, że na tym uśmiechu. Dźwięk na razie nie jest istotny. To są części, w których będzie dźwięk zupełnie wyciszony. Chodzi mi tylko o samo samododawanie i, i, i cięcie. Jedzie. Tu się uśmiechnie. Dobra. No zobaczmy, weźmy ten fragment, gdzie się uśmiecha, czyli trochę odpoważny, żeby była też jakaś zmiana, tak, czyli jest jakiś poważny, później się uśmiecha, rozcinam, tym razem wywalam, o, co, coś mi się przesunęło, takie mam wrażenie. Tak, tu jest jeszcze to westchnięcie. No więc takie błędy się zdarzają i to się będzie zdarzało, dlatego Ctrl Z jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym skrótem klawiszowym, który zaręczam, że będziecie często z niego korzystać. E, no właśnie, żeby cofnąć to, co nam nie wyszło. Czy jest ten moment? Tutaj jest. Tutaj jest mniej więcej. Tak, jedzie i potem się uśmiechnie. Dobra, to tutaj w tym miejscu sobie stawiam, rozcinam. Wyrzucam wszystko to, co jest z lewej strony tego klipu, bo tego nie chcę. Mogę teraz, aha, no i teraz zobaczcie, mam taką sytuację, że no dobra, ale gdzie jest mój film? Tak? Gdzie, w jaki sposób, gdzie ja tutaj mam to dołączyć? Mianowicie tak dużo było materiału, który musieliśmy wyrzucić, że on w tym momencie też zniknął. To, co mogę zrobić, to znowu w tym momencie, to co mi się przydaje, to odsunięcie trochę dalej, żeby nie muszę być takiej bardzo dużej szczegółowości, ale odsunąć, żebym zobaczył, gdzie jest cała ta sklejka. Czyli na przycisku z lubką, z minusem, albo po prostu minus na klawiaturze. Teraz ja pokażę nam minus, minusem na klawiaturze. Mogę sobie tę szczegółowość trochę zmniej, zmniejszyć, a w zasadzie całkiem bardzo. Zobaczcie, tu jest wszystko to, co na razie mamy. Mamy tutaj część wypowiedzi, potem krótkie cięcia związane z tym, że coś tam się nam pojawiło. I teraz jest ten następny klip, który chcemy dołożyć, tak? Przesuwam, dokładam. Zobaczcie, że on jest bardzo długi, w związku z czym ja też chcę go mieć tylko w fragmencie. Jak kierowca jedzie i się uśmiecha, powiększmy, żeby złapać to cięcie. Uśmiecha się, do uśmiechu, do uśmiechu wystarczy. Rości nam I teraz to, co jest z prawej strony, jest mi niepotrzebne. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o dokładanie, rozcinanie i łączenie ze sobą materiałów. W, na tym odcinku, w tym odcinku to będzie już wszystko. Zachęcam, żeby sobie teraz powtórzyć i poćwiczyć przećwiczyć, włączyć albo najlepiej oglądając ten poradnik zatrzymywać i to samo robić u siebie na komputerze. Jeżeli nie robiliście, to ja teraz zatrzymam i, i zachęcam, żeby to sobie spróbować u siebie. W, do zobaczenia w następnym odcinku. Postscriptum. Nie kończcie, e, tak jak ja zakończyłem. Mianowicie zawsze na koniec najważniejszą rzeczą jest zapisać projekt, żeby to, co zrobiliśmy, żeby nam nie przepadło. Ja niestety mam Taką tendencję wyniesioną z jednego programu montażowego, który zapisuje automatycznie, że o tym zapominam. Przejechałem się nie raz. W związku z czym uczcie się, proszę na moich błędach i zapisujmy. Tak, to, co zrobiliśmy, jest już jakąś pracą, trochę nam zajęło, i żebyśmy nie musieli zaczynać od początku, zapiszmy sobie stan pracy. Plik! I tutaj mamy zapisz. zapisz Już wcześniej nazwaliśmy sobie nasz folder, więc możemy go po prostu napis, za, zapisać, albo możemy wybrać zapisz jako. Zapisz jako jest o tyle bezpieczniejsze, że w tym momencie będzie to dzieliło nam naszą pracę na kolejne etapy. I jeżeli zrobimy coś, czego co się okaże finalnie, że tego nie chcemy, tak? czyli że chcemy wrócić do poprzedniej wersji, od poprzedniej wersji budować dalej. No to możemy, jeżeli zapiszemy tylko i wyłącznie ostatni etap pracy, nie będziemy mogli cofnąć niektórych ruchów. Będziemy musieli fizycznie pełno, pewne rzeczy z naszej układki, z naszej sklejki wyrzucić. W związku z czym, do Waszej decyzji, na razie dam sam zapisz, dlatego że wcześniej nic nie mamy. tak? Nic wcześniej nie zapisywaliśmy, więc to jest pierwszy krok. Teraz daję zapisz. I już zapisano, komputer zapisał, w tym momencie wszystko jest, wszystko jest już dobrze, możemy zamknąć program. Zamykam X i na tym mogę zakończyć, a w drugiej części, w kolejnej części pokażę jak otworzyć program.